że po raz pierwszy mam okazję skonfrontować moje prace z taktycznym gronem odbiorców tutaj. A druga przyczyna to to, że Klub Harenda, gdzie właśnie jesteśmy, to jest też dla mnie wyjątkowe miejsce. Ja tutaj jestem tak naprawdę niemalże co tydzień na koncertach jazzowych, funkowych, na koncertach jazzu tradycyjnego. Także i większość tych prac, które mamy okazję oglądać, powstawała właśnie tutaj. I z tej przyczyny to jest dla mnie naprawdę wyjątkowa chwila. Także dziękuję bardzo, że przyszliście tutaj. I chciałam też bardzo podziękować osobom, bez których ta wystawa na pewno by się nie odbyła. Przede wszystkim panu Januszowi Piątkowi, który wyszedł z inicjatywą, żeby wernisaż odbył się tutaj w tym miejscu, któregoś razu podczas koncertu podszedł. Brawo, Janu! Kiedy świętowałam. I właśnie zaproponował, żebyśmy zrobili wystawę z tych rysunków, które tu powstawały. A poza tym później pomagał mi ogromnie i z promocją wystawy, i ze wszystkimi sprawami organizacyjnymi, także jestem niezmiernie wdzięczna za to. Naprawdę dziękuję Ci, Janusz. I chciałam też podziękować bardzo panu Andrzejowi Koniecznemu, bez którego mielibyśmy okazji oglądać tych prac tak oświetlonych, bo dzięki panu Andrzejowi udało się tutaj przestrzeń klubu muzycznego zamienić na chwilę w przestrzeń wystawienniczą. Także też bardzo, bardzo dziękuję. No i mojej niezawodnej ekipie, która pomagała mi wszystko tutaj zorganizować i od strony technicznej spisali się wyśmienicie. Mojemu tacie, Maćkowi, Alkowi i Jarkowi. Serdecznie dzięki. No i dziękuję wszystkim Państwu za to, że przyszliście i jeszcze raz zapraszam do oglądania prac i na poczęstunek. Dziękuję.